Kołodziejnia. Właściciel tego warsztatu, kołodziej, zajmował się wytwarzaniem kół do wozów konnych. Kołodziejnie te wybudowano w 1930 roku w Bełżycach i jest to oryginalny budynek przeniesiony do muzeum. Jego właścicielem był Zygmunt Ćwikliński. Na podwórku ułożono w stosy drewno dębowe przeznaczone na szprychy. Wnętrze budynku podzielone jest na dwie części – po lewej magazyn, po prawej właściwy warsztat. W magazynie leży wstępnie przycięte drewno na części do kół. Jest tu też urządzenie do podnoszenia bali drewnianych. W warsztacie na półkach i wieszakach rozmieszczono narzędzia kołodziejskie. Niektóre z nich własnoręcznie wykonał Zygmunt Ćwikliński. Wszystkie elementy koła wykonane były ręcznie z drewna dębowego. Po lewej stronie tokarnia o napędzie nożnym. Służyła do wytaczania piasty, środkowej części koła, do której wbijano szprychy. Piaste gotowało się w garnku na małej kuchni po lewej stronie, aby rozmiękczyć drewno przed nabiciem szprych. Poszczególne części koła obrabiało się wstępnie siekierą na pieniku po lewej stronie, a potem na stole stolarskim stojącym przy oknie, wreszcie na kobyłce. Jest to drewniany stołek z ruchomą dźwignią, którą dociskało się nogą, aby przytrzymać obrabiany element. Następnie koło zbijało się w całość na stojącej obok sztaludze. Wykonanie kompletu czterech kół do wozu trwało przeciętnie 7-8 dni. Koła musiały potem trafić do Kowala, który naciągał na nie żelazne obręcze.